Szczęść Boże, jak trafić do grobu świętej pamięci księdza Orzecha? Tu jest duszpasterstwo. Idziemy w kierunku bramy wejściowej, która znajduje się w takim tunelu. Przechodząc przez tunel, można sobie pomyśleć o przejściu przez właśnie bramę życia i śmierci i właściwie wchodzimy już na cmentarz. Przed nami jest aleja, taka stara, cmentarna i właściwie z daleka już po lewej stronie będzie widać osoby, które się modlą, które przychodzą do grobu księdza. Można się rozejrzeć po pięknym cmentarzu, który nastraja na modlitwę. Dochodzimy do głównej alei i skręcamy w lewo. I już nie sposób nie zauważyć grobu świętej pamięci księdza Orzecha.